Walkę wygrywa ten, kto pierwszy zdobędzie 5 punktów, natomiast cały turniej wygra ten, kto będzie miał najwięcej walk wygranych. Za chwilę zaczynamy. W pierwszej walce zmierzą się Smoczek i Igor. Kochani, jest to bardziej taka na taktykę, na sposób, nie na siłę, ale czyli walka punktowa. Widzimy mała tarczka. Ta mała tarczka ma służyć do oczywiście zabezpieczenia przed razami. Razy nie są mocne, kochani, tutaj, bo tutaj decyduje dokładne trafienie. Rycerze występują tak jak prawdziwi zawodowi i amatorscy pięściarze w ringu. Jest jeden dla Smoczka. Smoczek, kochani, oczywiście należy do Polski Wielkiej, ale jest z fantastycznego miasta. W Działdowa, kochani, w Działdowie znajdował się urzędnik zakonny, zwany wójtem. On prowadził większości sprawy sądowe. 8 lat temu został polem ekologicznym. Części podziemnej wieży odnaleziono śruby i okucia dla osób, którzy nie wywiązywali się z prawa zakonnego. Druga walka. Kozi. Kochani, Kozi, nie byle kto. Ekstrem jest niesamowity. A przyjechał do nas ze stolicy, kochani. Z samego Malborka. Także sami widzicie, że tutaj też są reprezentowane. Tak, reprezentowany Malbork. Jako stołeczne i stolica zakonu Zawskiego. Proszę Państwa, walki turnieju odbywają się bardzo w ograniczonym czasie, do 1,5 minuty. Uwierzcie mi, jest to walka bardzo męcząca, wysiłkowa. Nasi sportowcy, nasi rycerze, którzy przygotowują właśnie walki sportowe, także właśnie zimą ciężko trenują, aby później mieć kondycję na okres letni, kiedy to mamy oczywiście okres turniejowy, a także święto rycerstwa, czyli dni Grunwaldu. Nawet kochani, myśląc i opowiadając o Grunwaldzie, też trzeba pamiętać, że rycerstwo nie walczyło tutaj cały dzień, ale chorągi ustawione w szczytach kolumnowo-zimowych uderzały na wroga, próbowały go przełamać, a ich walka trwała może pół godziny i to wszystko na nas. Oczywiście wszystkim dowodzi ze wzgórza Jagiełło, pisze dokładnie wszystko oglądać, dokładnie wszystko widzieć. Główna chorągiew, pana Don Panone, wydawała rozkazy, polecenia. I tutaj też chorążowie, każda chorągiew miała oczywiście swój znak literny i chorąży musiał dokładnie odczytywać znaki, jakie są podawane przez głównego dowódcę. Także na polu bitwy byli gąscy, którzy biegali między chorągwiami, między dowódcą i szybciutko trzeba było taką informację przekazać, jeżeli ktoś nie widział, jakie znaki są dawane do pana na chorągwie. Brawo, proszę Państwa, dla rycerzy. Sami widzimy, że to jest walka punktowa. Zbroi, którą mają rycerze nałożone na swoje ciało, niekiedy nie czuć uderzenia i mogą mieć pretensje, że oni nic nie czują, nic nie dzieje. Od tego właśnie są sędziowie, którzy są oczywiście niezawisłymi sędziami i szybciutko informują, punktują głównego sędziego o stanie zebranych punktów przez rycerza. Widzimy, kochanie, zawodowych pięściarzy, pracują w nogach. 1-0 Smoczek, a więc trafienie. 2-0 Piotrek. Proszę zwrócić uwagę, kochani, oni są w pełni uzbrojeni. Oczywiście też niebezpieczni, ale 2-1. Ale tego wymagają, kochani, wymogi bezpieczeństwa. To nie są żarty. To jest naprawdę kontuzja wewnątrz. Tutaj ciało musi być zabezpieczone, tak jak właśnie.
Przednia mi Grunwaldu oczywiście rycerze są przeglądani przed dopuszczeniem do bitwy, do turnieju, żeby nie daj Boże. 3-1. 3-1 dla Piotrka. Piotrek. O. Naszym tutaj charakterystycznym każdym chodzi smoczek. A tak naprawdę smoku. Także tutaj zaczął się mój. 3-2. 3-2. Widzimy, jak tutaj słyszymy przede wszystkim, jak pracują głośno pulsa. 4-2. Tak się pięknie ogląda, ale sami widzicie, że wysiłek naprawdę jest wkładany. Bardzo duży poważny. Stop. Jak? Niklas był? Nie. Adam, jestem dzisiaj. Nie. Czyli walka. Jeszcze raz. Smoczek. Tak. Smoczek. Smoczek wygrał. Brawo dla Smoczka. Następna Igor Kozik. I tutaj mamy Igora. Kozi Igor. Znaczy tutaj się widzicie. Kozi tak ma oborkę, jak mówiłem pierwotnie, bo tu Państwo zakonu krzyżackiego. I większość, kochani, specjalizacji, jaka ma miejsce na naszych polach. Tutaj region warmińsko-mazurski właśnie jest większość jako występują jako zakon krzyżacki. O, strzał. Stop. 2-0 Kozi. Kochani, oczywiście ostatnie 4 lata wojen ekologicznych poświadczają miejsce bitwy pod Grunwaldem. Odnajdujemy tutaj detale archeologiczne związane z bitwą z 1610 roku 14 lipca. Także jak najbardziej bijemy się w miejscu historycznym, prawdziwym. I tym jest czyn pola Grunwaldu. 4-0 Kozi. Tam, proszę Państwa, oręż, na którym tutaj nasi rycerze są przyodziani, waży od 25 do 30 kg, ale to jeszcze trzeba nosić na swoim karkach, plecach i nogach. Brawo, proszę Państwa, za nich, brawo. Pokazali się, zaprezentowali się. Tak naprawdę to one nie mają tam zadania książąc, tylko miażdżyć. No i walka, proszę Państwa, już naszych rzecz, tu tak mówiąc frajterów, Kozi, Smoczek. Kozi jest też reprezentantem, proszę Państwa. Walka frajterów tamte Polski. Także to już tak samo i może. Taktycznie, niekoniecznie siłowo. Delikatnie wypuszczony jest za im. Tak. Tam Państwo widzicie, 1-1, przyczajony przegry po prostu smok. Taką trzeba przybrać taktykę. Tutaj niekoniecznie, jak wspomniałem, siła, ale precyzja w odpowiednim momencie i wypuszczenie ciosu. Proszę się nie martwić. Bierze są 2-1. 2-1 Kozi. 3-1
Tutaj mamy oczywiście utrudnienia terenowe. Tego. Takie delikatnie wypracować, uderzyć, a weźcie uderzyć, weźcie uderzyć. Jak ja już rzeczony jestem, ledwo taki, ale kochani, powiedzcie mi, bez treningu, bez ogólnorozwojowego treningu. Raptem bywa czyli półtorej minuty i do wszystko. A to już trzecia walka. Stop! 4-3. Na pewno. Stop! 5-5. Wygrywa kod jednym punktem. Normalnie. Brawo, brawo kochani, brawo żadni. Dziękujemy za przybycie na Grudwaj. Dziękujemy za walkę. No i koniec, co pomyślałeś, tylko do tego. A jeszcze nie, jeszcze dwóch jest. No, tak powiem. Teraz kochani o trzecie miejsce. Tak jest, scenerii zimowej walczą. Tutaj nasi rycerze. Siódma rejsa zimowa. 1-0 Igor. 1-0 dla Igora. Czyli ten oznaczony krzyżak. Kochani, pod Grunwaldem nie było tak łatwo. Równocześnie. Dalej 1-0. Tak samo, ale normalnie miałem. Osada wieszka. Było? U Kamila? Nie było? Pokaz był? Tak? Po hełmie było. To ja nie wiem. Po jeden. To po jeden. 1-1. Kolce mi na 2-1. 2-1. No tak, tak. Troszeczkę techniki. Stop. Po dwa. Tak. Wyszko z Bogdańca też musiał się wykazać. Tak pamiętajcie w turnieju. Siłą. I to brata rozbiera pokonał. Stop. Igor. Igor. Co? Tak jest. Który chce zobaczyć na telefonie, tak? Nie ma? Jeszcze raz? Minimalnie chyba szybko. Kamil, kontynuację! 3-3. 3-3. Ale to ty no i po co tam dajesz? Ale no zdjęcie. Ale poczekaj, no dalej. To zdjęcie. A to tutaj jest zdjęcie. No to idź dopiero do tego lekarza i poproś. A ty jak walczą, tak? Pierwsze miejsce Kozi, drugie miejsce Smoczek, trzecie miejsce Igor. I mamy, kochani medalistów, pierwsze miejsce Kozi! Dobra! Dzięki. Brawo dla Koziego! Drugie miejsce Piotrek Smoczek! Brawo! Brawo! I trzecie miejsce Igor! Brawo! Brawo dla Igora! Wszyscy nasi tutejsi krzyżacy. Brawo dla nich. Zapraszam. W imieniu dyrekcji, jak i swoim
Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję rycerzom. Dziękuję moim kolegom z pracy za pomoc.